O Shadow House nie wiedziałem praktycznie nic poza tym, że będzie to opowieść z wątkami nadnaturalnymi w nieco mrocznych wiktoriańskich klimatach. A o czym to właściwie jest? Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w miejscu całkowicie nieznanym wśród mgieł, trwała rezydencja rodu Shadow. Nikt nie znał twarzy jej mieszkańców, a to dlatego, że przedstawiciele rodu Shadow nie mieli twarzy. Ich czarna jak węgiel skóra nie pozwalała na dostrzeżenie rysów czy wyrazu. Aby uzupełnić ów ubytek, familia zaczęła posługiwać się lalkami, mającymi oddać prezencję i emocje swoich właścicieli. Historię przyjdzie nam poznawać z perspektywy Emiliko, nowo oddanej do użytku lalki. Anime okazało się być o wiele mniej mroczne, niż się spodziewałem. Poznając główną bohaterkę oraz jej panią Kate, odkrywamy powoli, w jakim położeniu właściwie jesteśmy. Pomimo, że akcja rozgrywa się w ponurym grodzie, ciężko tu mówić o strachu czy nawet niepokoju. Przemierzając korytarze bardziej niż lęk, czuć ekscytację niewiadomymi, które skrywają się za zamkniętymi drzwiami. Główną tego przyczyną jest bohaterka. Emiliko jest osobą z natury dobrą, pogodną, wręcz niepasującą do przedstawionej opowieści. Przez to atmosfera bardziej niż horror przypomina sielankę, miejscami popadającą w infantylność, ale równocześnie trzyma się w granicach, których przekroczenie zniszczyłoby panujący nastrój. Emiliko, która posiada radosną osobowość, wprowadza udany kontrast w tym pełnym przygnębienia otoczeniu. Przyznam, udzielił mi się jej zapał do odkrywania tajemnic kasztelu i mieszkającego w nim rodu oraz pęd do poznawania coraz to nowych osób. Postaci w tej produkcji jest sporo i są one mocno zróżnicowane. Zdarzyło się, że moje nastawienie do danej osoby zmieniło się wraz z postępem opowieści, co chyba dobrze świadczy o anime, bo nie ma nic gorszego niż statysta, którego poznajemy w pierwszym odcinku i który przez całą produkcję się nie zmienia. Choć o ironio, właśnie taka jest Emiliko. Dobrze się bawiłem przy Shadow House, lecz nie jest to tytuł, który mogę polecić każdemu. To anime dla wąskiej grupy osób, które lubią odkrywanie tajemnic w nieco ponurej, ale wciąż pozytywnej atmosferze. Dzięki za wysłuchanie mojej opinii. Jeśli się z nią nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzach. Piszcie również, jeżeli chcecie, abym zrecenzował inne anime. Tymczasem, jeśli się podobało, proszę o suba i o łapkę w górę. Do następnego razu.